Tematem pracy było zaprojektowanie i wykonanie sterowania dla pojazdu napędzanego silnikiem elektrycznym. Założeniem było stworzenie takiego sterowania, które użytkownikowi pozwala na poruszanie się pojazdu, na automatyczną zmianę biegów. Tak naprawdę użytkownik dysponuje jedynie manetkami hamulca, manetką gazu, a cała elektronika, sterownik dobiera tak przełożenie, aby pojazd mógł się swobodnie poruszać. Kolega, wydaje się, doskonale wstrzelił się w dzisiejszą jak gdyby symbolikę, jeśli chodzi o innowacyjność, jak również używanie elementów takich jak stanowiących niejako alternatywę dla transportu publicznego samochodowego. Zrealizował pracę z zakresu napędu, sterowania, jak również względów konstrukcyjnych stworzył pojazd wykorzystujący napęd elektryczny i doskonale, że tak powiem, oprogramował to, zastosował odpowiednie algorytmy, które pozwalają na swobodne poruszanie się tego pojazdu w każdym w zasadzie terenie. Praca została oceniona bardzo dobrze. Jest to jedna z lepszych prac. Widać tutaj takie duże zaawansowanie, duży wkład samego studenta. Widać, że jest to połączenie pracy dyplomowej i jego hobby. To staramy się zresztą robić. Najczęściej jest to w ten sposób, jeżeli student ma jakieś ciekawe propozycje, które można zrealizować w ramach danego kierunku jako pracę dyplomową, to staramy się iść na rękę i łączyć właśnie takie zainteresowania własne z realizacją tutaj procesu dydaktycznego. Liczy się Politechnika.